W tym wideo przyjrzymy się zagadnieniu inflacji i stóp procentowych. Jeżeli więc zastanawiasz się nad zakupem nieruchomości, myślisz, w co inwestować w 2020 roku lub po prostu chcesz dowiedzieć się czegoś ciekawego na temat finansów, musisz zobaczyć ten odcinek do samego końca. Z tej strony Tomek z kanału Sprytny Pieniądz. Witam Was bardzo, bardzo serdecznie i już teraz zapraszam Was do pobrania w pełni darmowego e-booka 10 sprytnych pomysłów na zarabianie w internecie, dzięki któremu zarobicie minimum 1000 zł. Link do e-booka znajdziecie pod tym wideo. Zacznijmy od tego, czym jest inflacja, o której tak wszyscy ostatnio mówią. Bankierzy i rządzący się z niej cieszą, inwestorzy załamują ręce. O co w tym wszystkim chodzi? Czym ona jest? Jak działa? I czy możemy ją zniwelować? I dlaczego musimy bać się jej bardziej niż naszej żony, która czeka na nas w progu, kiedy wracamy z suto zakrapianej imprezy? Inflacja, z łaciny inflatio, czyli nadęcie, jest to proces wzrostu przeciętnego poziomu cen w gospodarce. Skutkiem tego procesu jest spadek siły nabywczej pieniądza krajowego. Mówiąc bardziej zrozumiałym językiem, kiedy inflacja wynosi np. 5% rok do roku, to za daną kwotę pieniędzy kupimy o 5% mniej dóbr niż rok wcześniej. Mając więc 100 zł w portfelu, w następnym roku mamy równowartość 95 zł, pomimo że nie zrobiliśmy nic z naszymi pieniędzmi. W styczniu tego roku gruchnęła wiadomość, że inflacja w Polsce za miesiąc styczeń wyniosła 4,4%. Zwykły Kowalski zarabiający najniższą krajową pomyśli sobie: no cóż, rośnie to rośnie. Co ja na to poradzę? I tak nic mi z tego. Jeżeli jednak ktoś powiedziałby mu, że w styczniu ktoś ukradł mu z wypłaty prawie 86 zł, byłby na pewno wkurzony. A tak właśnie się stało. Różnica jednak polega na tym, że dane podane przez Główny Urząd Statystyczny nijak mają się do rzeczywistości każdego z nas. Od lat mówi się, że inflacja jest dobra, ponieważ pobudza gospodarkę do działania. Kiedy ktoś posiada oszczędności i widzi, że inflacja z roku na rok zżera coraz większą ich część, wydaje pieniądze, tym samym pobudzając rynek. Mało tego, polityka inflacyjna połączona z najniższymi w historii stopami procentowymi zachęca ludzi do zadłużania się na ogromną skalę. Wzięcie kredytu hipotecznego czy sprzętu elektronicznego w niskich ratach staje się coraz bardziej popularne. W końcu, im mniej mamy oszczędności, tym mniej zniszczy je inflacja, prawda? No, nie do końca. Niektórzy zakładają, że skoro inflacja cały czas jest na wyższym poziomie niż oprocentowanie kredytu hipotecznego, ich mieszkania zyskują na tym interesie, dewaluując oprocentowanie swojego kredytu. Jest to oczywiście prawda. Im wyższa inflacja, a niższe stopy procentowe, tym ta pierwsza bardziej dewaluuje koszty kredytu. W związku z tym najlepiej, kiedy jesteśmy maksymalnie zadłużeni, ponieważ w tym wypadku paradoksalnie zyskujemy najwięcej. Aby wytłumaczyć Wam to w bardziej przejrzysty sposób, posłużmy się pewnym przykładem. Wyobraźmy sobie, że zaciągamy kredyt hipoteczny na mieszkanie. Po spłacie kredytu mieszkaniowego w wysokości 300 tysięcy zł, zaciągniętego na okres 25 lat, przy założeniu, że stopa procentowa wynosiłaby przez cały ten okres 3,5%, całkowity koszt kredytu z ratami stałymi wyniósłby około 450 tysięcy zł. W związku z tym cena naszej nieruchomości musiałaby wzrosnąć w czasie spłaty kredytu o jakieś 50%. Oczywiście w rzeczywistości ceny mieszkań rosną o wiele szybciej. Wniosek z tego jest jeden. Nic, tylko się zapożyczać. Hurra! Właśnie pokonaliśmy inflację. W tym miejscu muszę Was jednak wyprowadzić z mylnego myślenia. Większość osób, które zaciąga kredyty mieszkaniowe, myśli, że stopy procentowe w czasie spłaty ich kredytu będą znajdowały się na tym samym poziomie. Zaznaczam raz jeszcze, że w chwili obecnej stopy procentowe są na rekordowo niskim poziomie 1,5%. Zobaczmy jednak, jak wyglądała sytuacja na przestrzeni ostatnich 20 lat, czyli okresu nieco krótszego niż czas zaciągnięcia przeciętnego kredytu mieszkaniowego. Jesteśmy teraz na stronie NBP. Zobaczcie, jak klarowała się sytuacja na przestrzeni ostatnich lat. W 2000 roku stopy procentowe oscylowały na poziomie 17 a 19%. W 2001 było nieco lepiej i spadły one na poziom około 12% w skali roku. Przez kolejne lata były one zbijane, ale zobaczcie, co dzieje się w 2008 roku, kiedy mamy kryzys i pęknięcie bańki na nieruchomościach USA. Wysokość stóp procentowych rośnie do około 5-6%. Od tego czasu stopy procentowe były już obniżane aż do 2015 roku, kiedy to osiągnęliśmy najniższe poziomy w historii. Sytuacja trwa do dnia dzisiejszego. W związku z tym przez ostatnie 5 pięknych lat żyliśmy w otoczeniu taniego kredytu i łatwego pieniądza. Zobaczmy, co działo się wtedy z inflacją.
O ile przez lata 2015-16 mieliśmy do czynienia z deflacją, czyli zjawiskiem odwrotnym od inflacji, o tyle od 2017 roku inflacja stopniowo rośnie. Według danych Głównego Urzędu Statystycznego jest to około 2% rocznie, ale w styczniu 2020 roku poziom inflacji wyniósł ponad 4%. Sytuacja ta przypomina więc tą samą z roku 2007 na 2008. Zobaczcie. W 2007 inflacja wynosiła 2,5%, po czym w 2008 raptownie skoczyła. Przełożyło się to oczywiście na wzrost stóp procentowych. Jeżeli sytuacja będzie się utrzymywać dalej i inflacja w kolejnych miesiącach tego roku będzie nadal rosła, tudzież utrzymywała się na tym samym poziomie, istnieje spora szansa, że Rada Polityki Pieniężnej wystraszy się danych płynących z gospodarki i zacznie podnosić stopy procentowe do góry. Oczywiście przełoży się to automatycznie na wzrost rat kredytów i ich dostępność. Mniej kredytów to mniej chętnych do zakupu mieszkań i mniejszy popyt na rynku nieruchomości rozgrzanym do czerwoności przez ostatnie lata taniego kredytu. Większa podaż i mniejszy popyt przełożą się również na spadek cen na rynku nieruchomości. Przez grzeczność nie wspomnę tylko o tym, że wyższe stopy procentowe to wyższy zysk z lokat bankowych i tym samym odpływ funduszy z rynku nieruchomości na lokaty bankowe. To z kolei przekłada się na spadek cen nieruchomości. Czy taki scenariusz jest możliwy? Jak najbardziej. Oczywiście sytuacja może się nie zmienić jeszcze przez kilka lat, ale jak sami zresztą widzieliście, historia pokazuje, że stopy procentowe są czymś zmiennym. Niestety, ale absolutna większość osób zaciągających kredyt na zakup nieruchomości nie dopuszcza do świadomości, że wysokość rat może się zmienić i to diametralnie. W tym miejscu nasuwa się na myśl historia tysięcy osób, które zaciągnęły kredyty we frankach szwajcarskich w okolicy roku 2008. Gdyby powiedzieć w tym czasie komuś, aby uważał na franka, ponieważ jego cena może wzrosnąć, kazałby nam się popukać po głowie. Frank szwajcarski taniał w tym czasie przez lata, więc dlaczego nie miałby tanieć nadal? W tym miejscu nie zrozumcie mnie źle. Nie chcę nikogo wystraszyć czy też obrażać, ale warto mieć świadomość, że niskie stopy procentowe nie muszą pozostawać cały czas na tym samym poziomie. Co stałoby się, gdyby wzrosły do długookresowej średniej 6%? Co jeśli inflacja wymknie się spod kontroli i aby ratować kurs złotówki, Rada Polityki Pieniężnej podniesie stopy procentowe do 10% lub nawet 15%? Warto być przygotowanym na najgorszy scenariusz i jednocześnie mieć nadzieję, że się nie zrealizuje. Aby pokazać Wam konsekwencje podniesienia stóp procentowych, wrócę do przykładu z kredytem hipotecznym zaciągniętym na 300 tysięcy złotych na 25 lat. Na chwilę obecną rata kredytu wynosi około 1500 zł miesięcznie. Jeżeli jednak stopy procentowe zostałyby podniesione do poziomu 6%, rata wyniosłaby już ponad 2300 zł, czyli o 50% więcej. Dlaczego tak się dzieje? Otóż znakomita większość kredytów hipotecznych zaciąganych pod zakup nieruchomości posiada zmienną stopę procentową. O ile marża banku jest stała na przestrzeni trwania całego okresu kredytowania, o tyle stopy procentowe już nie. Kiedy Rada Polityki Pieniężnej zmienia wysokość stóp procentowych, zmienia się automatycznie wysokość raty każdego kredytu hipotecznego. Teraz uderzcie się w pierś i powiedzcie sobie, czy bylibyście przygotowani na taki scenariusz i czy Wasz budżet wytrzymałby taką sytuację na przestrzeni roku, tudzież dwóch. Jeżeli tak, wszystko ok. Jeżeli nie, musicie podjąć pewne kroki, aby zabezpieczyć się na przyszłość. Oczywiście ktoś mógłby powiedzieć, że to wszystko tylko teorie spiskowe i nic takiego nie może mieć miejsca. Warto tutaj przypomnieć jednak sytuację w Turcji, której nie tak dawno w wyniku ataku spekulacyjnego stopy procentowe zostały podniesione do 24%. Wystarczy, że spowolnienie gospodarcze przełoży się na spadek dochodów budżetowych i obniżenie oceny ratingu naszego kraju poprzez zagraniczne agencje, aby kapitał zaczął odpływać z naszego rynku. W takim scenariuszu złotówka gwałtownie tanieje i aby ratować sytuację, Rada Polityki Pieniężnej podnosi gwałtownie stopy procentowe. Jak widzicie, niewiele potrzeba, aby obecna sytuacja uległa zmianie. Dlatego, zanim podejmiecie jedną z ważniejszych decyzji w Waszym życiu, zastanówcie się i rozważcie wszystkie możliwe scenariusze. Polecam Wam zbudowanie finansowej poduszki bezpieczeństwa, która pomoże Wam przetrwać trudny okres. Nie ma nic gorszego niż nie być przygotowanym na niespodziewane wydarzenia, które są przecież niezależne od nas. Zawsze ubolewam nad faktem, że polski system edukacji nie uczy swoich obywateli najważniejszych umiejętności w życiu, jakim jest znajomość podstawowych zasad funkcjonowania świata finansów, który otacza nas zewsząd i odgrywa w życiu każdego człowieka kolosalną rolę.
Jak widzicie, wystarczy obejrzeć takie wideo jak to, aby dostrzec znacznie szerszy horyzont i być przygotowanym, niż żyć w błogiej nieświadomości po to, aby obudzić się pewnego dnia z problemem, którego nie da się rozwiązać. Mam nadzieję, że ten materiał dostarczył Wam odpowiedniej porcji wiedzy. Jeżeli tak się stało, zapraszam Was serdecznie do podesłania tego filmu swoim znajomym, jak również do pozostawienia komentarza z pomysłem na nowe wideo. Dzięki wielkie za uwagę i do zobaczenia wkrótce.